Teraz ja dziękuję. Panowie, uważajcie, bo jak będziecie mieli pocięte pośladki, to możecie dostać baloniki. Ej, powiem wam, leci ci ślina? Nie do wszystkich to nie jest, do ciebie nie wolno. Długo to trzeba tak hodować, że tak powiem? Jakby stanął tam tyłem, odwróć się, schyl się pomydło. Idę sprawdzić, czy zawodniczki są dobrze pobrązowione. A ty zostań, ty nie możesz. Dzień dobry, YouTube. Popluskamy się dzisiaj na NPC zawodach w sobotę i w niedzielę, bowiem rybka wróciła do wody. Jest mikrofon, tym razem najedzony, napity. To będą dwa pasjonujące dni, choć pogoda nie rozpieszcza. Dzisiaj ten dzień troszeczkę spokojniejszy. Dzisiaj ten dzień troszeczkę spokojniejszy, aczkolwiek już wieczorem będzie meeting z pro, którzy będą jutro walczyć o kwalifikację na Mister Olympia. Co się będzie działo? Ilu będzie zawodników? Bowiem już wiem, że to jedna z największych imprez, chyba tak na zakończenie, bo to chyba jedna z ostatnich jesiennych imprez, jeżeli chodzi o zawody rozgrywane w Polsce, o Federację NPC. Ma być sporo naprawdę zawodników. Jutro będzie naprawdę grubo, ciężko, fit, slim. I w ogóle, także zostańcie z nami jak zawsze, od samego początku do końca zapraszam. To miejsce, ta droga już jest bardzo dobrze znana zawodnikom, kibicom może trochę mniej, bo tu za bardzo wstępu nie mają. Trzeba być różowym, różowy kolor jest w modzie, także uwielbiam różowy kolor. I teraz tą drogą. Tam idą na backstage, ale tą drogą można wejść i zobaczyć, co dzieje się na scenie. A ja, żeby ocenić formę zawodników z daleka, sprawdzić jak to wygląda, rozsiądę się dobrze na fotelu i chwilę popatrzę, jak oni się tam prężą. Całkiem niedawno sam się tam prężyłem. Może nie na tej scenie, ale scena to scena. Popatrzmy i oceńmy. Aczkolwiek do oceniania, jak widzicie, o, za chwileczkę zobaczycie, jest panel sędziowski i on tutaj, prawda, rozstrzyga. Któż z tych, prawda, pakierów jest najlepszy. Tak sobie przechodzę na backstage'u, nadal jest spokój. Tutaj się brązowią panie, panowie. Tam pan od brązowienia sobie je swój posiłek z pojemnika. Tam ktoś przegryza wafle z masłem jakimś tam orzechowym. Ale jedno nie mogło umknąć mojej uwagi. Na bezczelnego sobie przerwę tutaj. Przepraszam, że przeszkodzę wam w tej rozmowie, ja tu chodzę po tym backstage'u, oglądam różne rzeczy, ale Monika, takiej fryzury to ja nie widziałem. Wiesz co, wiesz, ja teraz też zapuszczam, nie? To może się doradzę, jak dbać o włosy. Słuchaj, no bo to są twoje włosy, nie? Oczywiście. To pytanie było niestosowne? Mogę ci zrobić afro, możemy zrobić jakąś trwałą do tego. Wiesz, jakby świetnie wygląda. Na tych króliczych włosach to... Oryginalnie. Zobacz, on ty masz szopę. Widać mnie z daleka przynajmniej. No. Tak. Ale powiedz mi, długo to trzeba taką fryzurę... szopę, czy będzie? Długo to trzeba tak hodować, że tak powiem, takie włosy, ale to chyba naturalnie już są takie kręcone. Wiesz, podlewam dobrze nawoże, podcinam czasem, tak. Ale tak poważnie, czy nie są uciążliwe? Bo to wiesz, ja to pstyk, pstyk, ciach, ciach i już jest zrobione. Absolutnie. Musisz spróbować czasem. Uh-huh. Pożyczę ci kilka moich, jakąś perukę przyczepimy, zobaczysz jak to jest. Dobra, Monika, powiedz mi, kiedy wyjście na scenę? Póki co nie planuję wyjścia, ćwiczę sama dla siebie, zobaczymy co z tego będzie, czerpię z tego maksimum satysfakcji. W tym momencie skupiam się na zawodniczkach, na swojej firmie, na rozwoju. Może za rok, może za dwa, czas pokażę. Na pewno nie uciekam, bo kocham kulturystykę, więc sercem jestem przy niej.
Wyprzedziłaś wszystkie moje pytania, także zawarłaś to w jednym zdaniu bardzo dobrze. To już ostatnie zawody twojej podopiecznej, bo tam na FIWE chyba też dosyć fajnie poszło. Nie pamiętam, bo byłem wtedy trochę odcięty, ale... Tak, w momencie, gdy ty zgarniałeś wszystko, co tylko możliwe ze sceny. Patty wtedy zdobyła pierwsze i drugie miejsce w dwóch kategoriach, ale zgadza się, dziś są to Patrycji ostatnie zawody. Mam nadzieję, że nie ostatnie w życiu, tak samo jak i ja skupię się teraz na rozwoju firmy, ale że mam... Możemy zdradzić tajemnicę? Jaka firma może zachęcić, zdradzić tajemnicę? Czy na razie jest to owiane jakąś tam top secret? Moją czy tak. Patrycji? Twoją. Firma z... cały czas zostając w branży po prostu. Rozwijam firmę pod kątem treningów personalnych, ale i hipnoterapii. Ciekawe. Tak, jestem dyplomowanym hipnoterapeutą, także... Spotkałem się z tym zagadnieniem w trójboju siłowym, gdzie zawodnicy przed bojem poddają się niektórzy hipnozie, że wychodzą, to jest bezpieczne, nie wiem czy niebezpieczne, bo każdy inaczej reaguje na tą hipnozę, ale to też jest sztuką wprowadzić się w taką hipnozę. Tak, z całą pewnością nie jest to proste, wymaga to wiele pracy i poddałabym się hipnozie tylko profesjonalnemu hipnoterapeucie. I przy pomocą hipnoterapii naprawdę można zmienić życie, zmienić podejście. Mamy więcej czasu, żeby o tym porozmawiać, to mogę ci opowiedzieć. Jasne, ale ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście coś więcej, bo to naprawdę w sporcie może mieć kluczowe znaczenie, jeżeli ktoś nie wierzy w siebie, jeżeli ktoś, no nie wiem, no nie ma chęci do treningu, może bym nie powiedział, bo każdy ma chęć, ale różne są sytuacje życiowe. Myślę, że to mogło być w jakiś sposób pomóc. Tak i zresztą uskuteczniam to też na mojej podopiecznej, którą cały czas w odpowiedni sposób nastawiam na to wyjście i rzeczywiście widzę, jak jej psychika, jak jej nastawienie, jak ona się cała zmienia, a przez to też jej i też również jej psychosomatyka, bo są sytuacje stresowe, które nas potrafią wybić zupełnie. Do takiego stopnia, że reakcje ciała są poza naszą kontrolą. Wtedy musimy wejść w naszą podświadomość, żeby odpowiednio nad nimi zapanować. Okay. I te wizualizacje są niesamowicie istotne tuż przed zawodami. I to stosują czołowi najlepsi sportowcy na świecie tak naprawdę. Ja tak czy siak, wiesz co... Przykładem tego jest Adam Małysz chociażby, który sam otwarcie opowiada o tym, że on więcej pracuje nad swoją głową niż nad samymi skokami, ponieważ ten moment wybicia jest najważniejszy. Nie jesteśmy w stanie przecież zrobić 100 skoków ze skoczni dziennie, więc musimy inaczej nad tym pracować przy pomocy właśnie naszej podświadomości. Jak to wykorzystać w sportach sylwetkowych, żeby być jeszcze lepszym? Myślę, że dajcie znać w komentarzu, a będzie naprawdę z tego bardzo fajny materiał. Przybliżymy to, jeżeli masz czas i ochotę, na pewno się umówimy i zrobimy taki osobny materiał na temat hipnozy w sporcie, czy hipnoterapii w hipoterapii. Także bardzo ci dziękuję, bardzo ciekawy temat. Już jestem ciekaw dalej, żeby podnosić ten swój poziom świadomości do najwyższego poziomu, jeżeli się da. Także słuchaj, no a tobie życzę zdrowia, dalej powodzenia, no i dbaj o swoją szopę, żeby stała jak najdłużej. Dobrze powiedziałem? Perfekcyjnie. Tak, no ty mnie znasz i ci nie pogniewasz. Absolutnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Nie pamiętam, ale być może jestem stary i nie pamiętam, że tam stół oczywiście ze smakołykami, ale że aż tu ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził. Ostatnio byłem na zawodach, nie zjadłem nic, jakoś tak mi to umknęło. Dzisiaj jestem, więc należałoby to odrobić. Ej, powiem wam, leci ci ślina? Sprawdzę, czy to jest dobre. Zawodnicy na mnie patrzą i tak przełykają ślinę. Dobre, dobre. Nieoszukane. Także jak ktoś się nie doładował, przepraszam, że mówię z pełną gębą. Jak się nie doładował, a zapomniał, bo na backstage nie wziął nic ze sobą, z głodu nie padnie.
Tak sobie stoimy tutaj, gdzie zawodnicy będą wychodzić, tutaj wskoczę sobie, gdzie będą wychodzić i na co chciałem zwrócić tutaj uwagę i to jest naprawdę bardzo fajne. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, być może tego nie było. Tam na backstage'u jak zawsze jest gorąco, zawodnicy się grzeją, rozgrzewają przed wyjściem na scenę, natomiast tu jest taki chłodek, gdzie można naprawdę ochłonąć, skóra się delikatnie zjeży, co lepiej to jeszcze wygląda na scenie, więc można tutaj złapać ten oddech, na pewno tutaj żaden zawodnik nie pocieknie, a potem spokojnie, taki już ochłonięty, może wychodzić na scenę. Przemiłe spotkanie z synkiem moim jednorodzonym. Cześć. Tak, dawno my się nie widzieli. Cześć. Cześć, Rafał. Cześć. Chyba, no nie no, na FIWE, no, ale to nie było okazji tak, porozmawiać. Tak, ale to każdy miał gdzieś tam głowę swoją zahukaną. Dzisiaj start. Wiem, że ten start to taki był troszeczkę przy okazji, bo wiem... Bardzo spontaniczny. Kobita jeszcze nie rodzi, więc mogłeś jeszcze wystąpić. Ale już właśnie chyba tak myślę, że jest dopiero 12 z groszem. Wezmę chyba pociąg, bo najszybszy będzie transport, nie będę musiał czekać do wieczora, żeby z kolegą wrócić. No i wiesz, za 2 godzinki jestem w Krakowie, no nie, bo pendolino, 2 godziny z hakiem i myślę, że tak zrobię, bo jutro jest za późno start, żebym zostawał, więc nie zostaję. Tak szybciutko, Mariusz Żaba, razem też startowaliśmy w klasyku, fajnie się to poukładało, teraz już Mariusz dołożył dużo kilogramów, jest w ciężkiej, bo nie musisz walczyć o ten limit, nie musisz się bawić. To już jest twój ostatni start, bo ten sezon, no trochę było tych startów, nie? No w tym sezonie było trochę startów, jak nie wiem, czy licząc ten sezon, czy że tak powiem cały rok, bo zacząłem... No. Ja tam prepa zacząłem jakoś w lutym bodajże i pierwszy start my zaliczyłem w czerwcu. To był ostatni start w Elite, w Pro Europa, tam w Hiszpanii. No wiadomo, tam takie koniska, że tam do finału nie wszedłem, ale później było właśnie pierwsze przetarcie na NPC w Finlandii. No i tam właśnie poszło mi tak, że tak powiem, niespodziewanie dobrze, bo wygrałem nowisów, wygrałem kategorię swoją i wygrałem potem overalla, no nie? I to gdzieś mi tam, że tak powiem, trochę zablokowało szlaki, bo tydzień później miałem jechać, lecieć do Włoch, ale pan Robert do mnie zadzwonił, że nie mam zrobionych regionalnych w Polsce, no to wiadomo, w ProQualifier nie mogę startować, a miałem startować w regionalnych we Włoszech, ale w regionalnych nie mogłem startować ze względu na to, że wygrałem Open. No i wyjazd, że tak powiem, trochę przepadł. I to było coś chyba w środę, no wiesz, już były prebiusz trwał, PPS trwał, no i był Sopot wtedy, no i też ten Sopot był taki, no wiadomo, no Sopot jak Sopot, fajne zawody, ale tak no, przygoda. Przygoda. No i potem był miesiąc taki, nie że nie wiem, luźniejszy, ale trochę więcej kalorii, kardio kręcone przez lipiec, no a od sierpnia znowu był preb, no nie, no bo we wrześniu już kolejne były starty, no i de facto zaliczyłem chyba więcej tych startów niż gdzieś tam planowałem, bo mówiłem, że zrobię 2-3 starty, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że jak już się przygotowywać, no to na więcej niż na jeden start, bo no nie szkoda, wiem. Szkoda, nie? Po prostu. W moim przypadku jest tak, że każdy BPS, wiesz, to bezpośrednie przygotowanie przed zawodami wygląda inaczej. Nie mam jakichś takich stałych schematów, że zawsze zrobię tak samo i zawsze mi wyjdzie dobrze, bo ten mój organizm jest trochę dziwny pod tym kątem. Wiesz, w klasyku było to, że trzeba było tą wagę, za przeproszeniem, ujebać i ta forma zawsze była. No. A tu gdzieś mi dosyć często ciężko utrzymać taką, nie wiem, zachować gabaryt, pękatość i do tego dobrą formę, no nie? No, więc zaczynałem w sumie razem, zaczynaliśmy od FIWE. Od regionalnych, tak. Tak, tak. Regionalne NPC, potem było FIWE, tydzień później było ProQualifier, potem miałem 2 tygodnie przerwy, a tam potem zaliczyłem też tak NAB bez przypadku i PCA. Tydzień temu byliśmy w Norwegii, no i w Norwegii się pokusiłem o zbijanie do 102 kilo. Nie było lekko, bo nie było, ale się udało. W efekcie było trochę mało czasu na ładowanie, bo wiesz, weryfikacja była o 17, bo to zweryfikowaliśmy 17.30, na start był w sobotę już o 10, więc naprawdę, wiesz, taki wygłodzony po półtora dnia. Coś o tym wiem, jak pamiętam, też startowałem. Ciężko, no. To. No zresztą teraz też robiłeś limity, no nie? Teraz też, no i ten ostatni start, ale to rozważania. I Norwegia miała być ostatnim startem, no ale tak się ułożyło, że jeszcze się tutaj przypadkowo... Ale teraz definitywnie ostatni start. Definitywnie. Jeżeli chodzi o zawody, gratuluję, na pewno będzie czas, żeby poprawić, bowiem teraz start. Ten najważniejszy, że tak powiem, w życiu. Start
jakby w nową rolę. No, w nową rolę, zobaczymy jak to będzie, może się odniesiemy tak dobrze jak w kulturystyce, chociaż, no nie? No. Także będzie na pewno więcej czasu, żeby poświęcić rodzinie. No zdecydowanie. Synkowi, teraz, który już tam w drodze, już nogami no, kopie i żonie. Już blisko, już myślę, że z tydzień i pewno wszystko, po wszystkim będzie, no nie? No na pewno, tak jak mówię, to teraz, no nie wiem, no ciężko powiedzieć, jak to mówią, wilka do lasu ciągnie, bo też mi tu dzisiaj miało nie być, a jednak jestem. No ale myślę, że z rok, dwa lata to no minimum. No wiesz, do tych największych gdzieś jeszcze po tym zbijaniu wagi teraz, od razu już tej wagi tak nie odbiłem, miałem tam 107 na weryfikacji, no nie 102 tak jak tydzień temu, no ale to wiesz, no mimo wszystko gdzieś tam byłem najlżejszy na tej scenie, bo chłopaki tam mieli po 115 wzwyż, no nie? No to jest jednak coś wysoki, nie? No tak, no dlatego tak jak mówię, no minimum te 5 kilo to takie minimum, żeby gdzieś tam w przyszłości myśleć o kolejnych. Jak będziesz synkowi podjadał kaszkę i cyca drugiego piłu od mamy, to na pewno te kilogramy dojdą. Na cyca się chyba nie skuszę, ale kleik jest... No co ty? No zawsze zapas kleiku zawsze jest. Dziękuję ci bardzo, zdrówka, życzę wszystkiego dzięki dobrego dla całej rodziny. Dzięki. Na backstage'u, tuż przed wyjściem na scenę, to taki backstage, nie wiem czy numer jeden go nazwać, czy numer dwa, czy tam numer jeden, gdzie tam się jest baza, a dopiero tu się przechodzi i wchodzi na scenę. Kategoria Men Classic Physique. Kategoria, która obecnie jest najbardziej chyba popularna, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe, masa zawodników. I zauważyłem również, tam kątem oka, później sobie pogadamy, jest... Ej, coś mi tu chapło na głowę. Tak mi narobił? Nie. O. Poci się, kurczę, nie wysuszył się dobrze sufit. Adrian Cyronek, który widzę, będzie startował teraz w NPC, przeszedł z Elite Pro. Także zobaczymy, no bo zawodników jest sporo. Widzę też zawodników, którzy jeszcze niedawno razem staliśmy na scenie, że naprawdę formy mają fenomenalne. Gdzieś tutaj widziałem tego zawodnika, ale gdzieś mi uciekł. To powiem wam szczerze, jak zobaczyłem jego uda i dupsko pochlastane, no to... Będzie co oglądać na pewno w tej kategorii tam na scenie. Do ciebie właśnie. Jakbyś stanął tam tyłem. Odwróć się. Schyl się pomydło. O. Jest petarda. Teraz dupsko. Znaczy się, że forma jest. Przedstaw się nam. Witam, jestem Sebastian Żywrowski. Witam. Słuchaj, bo to nie trzeba robić przysiadów, nie trzeba wyprosty. Ty po prostu dużo biegałeś. Dużo biegałem, dużo jeździłem na rowerze i zumba, te sprawy. Ale tak naprawdę to rzeczywiście dużo biegałeś, jeździłeś tak, na rowerze tak. Kiedyś, tak? Znaczy 10 lat byłem biegaczem długodystansowym, no i stąd te nogi gdzieś tam zawsze... Gęstość, tak. Tak. Jak zaczynałem trenować, już miałem poseparowane czwórki, więc to gdzieś tam ta genetyka i to bieganie miało na pewno wpływ. Czyli jeden tam gdzieś ma tą klatkę, drugi łydkę, czyli te nogi to praktycznie możesz robić sobie tego wyprosty siadę, ale one i tak zawsze będą dobrze wyglądały. Tak, najlepszy trening. Ja zawsze wiem, że nie muszę zrobić ciężko nóg, ale kurwa nie potrafię z nich olać. Ja... No, nóg nigdy nie przetrenujesz. No nie, zawsze jest tak, a nogi, dobra, nie muszę ich mocno tyrać. Idę na trening, wychodzę, kurde, na czworaka. Może wiesz, dlatego, że jest to taka twoja, no taki konik, że tak powiem, tak. To chcesz, żeby była jeszcze lepsza, ale no powiem ci, no fenomenalnie to wygląda. Dziękuję, miło to słyszeć od Rafała. No, jesteś doświadczonym zawodnikiem, więc no miód na moje uszy i też no, obserwuję twoich początków też debiutów. 2000 to był 18. Tak, tak. Byłem na tych debiutach i właśnie pamiętam, kurde, jakie na mnie wrażenie zrobiłeś, chłop wielki. Ja wtedy jeszcze taki szczylek. No, no i właśnie miło teraz to słyszeć po latach, że właśnie... A teraz ty chłop wielki, ja wiem, na troje o szczurę. No, gdzie? No, sezon miałeś rewelacyjny i też bardzo gdzieś tam właśnie kibicowałem, obserwowałem, byłem pod wrażeniem formy, tak więc... O, teraz ja dziękuję. Widzisz, wystarczy, panowie uważajcie, bo jak będziecie mieli pocięte pośladki, to możecie dostać baloniki różowe. Teraz ja jestem pod wrażeniem twojej formy, gratuluję i teraz ja kibicuję i trzymam kciuki, żeby nam wszystko dobrze poszło. Nie dziękuję, ale wszystko jest jak należy zrobione, więc tylko wyjść i się bawić. Super, dziękuję bardzo. Adrian Cyronek jest ze mną, miło ci widzieć.
widzę tak szybciutko, bo za chwileczkę wychodzisz, nowe plany, nowa federacja, czyli gdzieś tam ambicje, może by za ocean wyskoczyć. Tak, jak najbardziej, nie? 31 lat skończyłem i... O, to stary już jesteś. Może nie, że stary, ale wiesz, ale tak sobie pomyślałem, że 37, 8 lat to raczej gdzieś już będę chciał raczej kończyć karierę, więc mam parę ładnych lat, więc kiedy, jak nie teraz, limit już mnie w poprzedniej federacji blokował dość mocno. Tutaj jeśli wywalczę kartę, no to będę miał ten limit od razu wyższy, 4 kilo. Więc to jest, czyli wiesz, będzie ile? 104? 104, choć mówię, po wczorajszych pomiarach to nawet jakbym się dobrze jeszcze wyciągnął troszkę na kręgach i tak dalej, więc to mogło być nawet ciut więcej, więc no jest przyszłościowo, tak jak chcę się trochę rozwinąć, a tutaj no, tutaj mnie to blokowało mocno. Czy jest stresik? Elite Pro, wiesz, czyt już, nie? Tutaj wychodzisz teraz, no jakby od początku wszystko się książka otwiera z amatorami, także czy jest taki stresik, że tutaj, wiesz, byłem na szczycie, a tutaj, no kurczę, no inni sędziowie, dyspozycja dnia, formy, może kurczę, a nuż coś tam nie pójdzie, nie tak? Czy bierzesz to pod uwagę, czy po prostu znasz swoją wartość, no bo kurczę, no naprawdę jest dobrze. Co, tak jak mówisz, znam swoją wartość, choć często gdzieś tam u mnie tak jest w kratkę i czasem gdzieś ta głowa płata mi figle. I sam z tym walczę i wydaje mi się, że coraz lepiej mi to wychodzi. I ten start, tak jak mówisz, to był też sprawdzian, no bo jednak schodzę, robię krok w tył, żeby wziąć znowu rozpęd. No ale ten krok w tył nie jest wcale taki łatwy, jakby się wydawało, bo w Polsce nie startowałem od 5 lat. Przyjechali, z jutra przyjeżdżają znajomi na Pro Qualifier, dzisiaj jest też część rodziny i tak dalej. Tak, ja ci tu wejdę w zdanie, bo dzisiaj musiałeś wejść, żeby jutro walczyć o kartę pro, także tak. Chciał, nie chciał, dzisiaj musisz zrobić to przetarcie. Tak, dokładnie. No musiałem wyjść w tych zawodach dzisiaj Regionals, więc stresik jest, ale taki pozytywny. Jak wszystkich to zobaczyłem, zacząłem ciebie, czy tam Dawida, kogokolwiek. Mhm. Rodzinna atmosfera. Jak jest... za dawnych czasów. Tak, trochę tak, no. Także minęło, także po tym starcie dzisiejszym, a widzę, że już jest dobrze, że ten pierwszy wyjście był naprawdę na luzie, więc myślę, że będzie jutro też podobnie. Życzę ci tego z całego serca. Baw się dobrze na scenie, wiesz co masz robić, także, a jutro myślę, że też zrobimy wywiad późno, bowiem chyba o kartę, nie, wy pro, o kartę pro chyba wcześniej walczycie, nie, 21. No, ostatnia także... kategoria, nawet do północy może to potrwać. Także spotykamy się jutro o północy. Tak jest, oby w dobrych nastrojach dla mnie szczególnie. I to będzie naprawdę kolejny dobry, lepszy dzień, tego ci życzę. Dzięki bardzo. Prosiłem Karola dziś do baru. Och, dziękuję ci bardzo, to będziemy pić. Niestety kawę. A to czemu niestety? Bo ty musisz wracać do domu. A kto powiedział, że muszę? Ja nic nie muszę. Musi to na Ruś. Karol, miło cię znowu zobaczyć. Dobrze wyglądasz, ładnie jesteś uczesany. A dziękuję, że bardzo mi miło, że skomplementowałeś mój nowy wystrój czaszki. Bardzo mnie to cieszy. No, wygląda to bardzo dobrze. I chciałem się zapytać, cóż ty porabiasz dzisiaj tutaj w Markach? Pewnie jako trener. Tak, przyjechałem do Marek, bo bardzo poprosił mnie o to mój podopieczny. Rzadko bywam w ogóle, w życiu taki trochę wyciągnięty na siłę, aczkolwiek nie żałuję w ogóle, bo no, spotkać fajnych ludzi, porozmawiać i tak dalej. Bardzo mnie to cieszy, że... Ja zawsze zdanie mam to samo o takich targach, takich zawodach, że możemy się spotkać, pogaworzyć w naszym języku kulturystycznym, tak. Prawda? Wypić dobrą kawę, skoro zapraszasz. Właśnie musiałem cię tutaj wyciągać, bo po prostu z tym bleble. Ja już stoję, łydki mi już spuchły. Mówię, no ile mogę czekać? Ja wiem, że to jest no, gwiazda naszego sportu, no ale no ile można czekać? Już się cimno robi. Karol, co tam u ciebie słychać, jak zdróweczko? Widzę, że dobrze. Wracasz na tego YouTube'a, nieraz znikasz, potem wracasz. Wiesz co, no, YouTube to jest takie specyficzne miejsce, do którego czasami można złapać niechęć. Ja mam tak, niestety miałem taki drobny kryzys, bo skupiałem się trochę bardziej na prawdziwym życiu, jakichś tam prawdziwych działaniach, ale cały czas sobie tam gdzieś w tle działałem, nie? Wiesz, coś tam sobie trenowałem, jakąś tam dietę pira ze drzwi sobie próbowałem trzymać. No i ogólnie, wiesz, no, życiem się zajmowałem, czasy mamy, jakie mamy, widzisz, jak to wszystko wygląda. Niestety nie jest łatwo, więc trzeba
mocno się nagłówkować, a no, niestety na YouTube'a przy tym wszystkim, z tym całym główkowaniem brakuje trochę czasu. Tak, tym bardziej, że jak nie ma takiego ciśnienia, nie ma potrzeby, bo my z tego poniekąd nie żyjemy. Także no nie mamy, że musimy to, tu idziesz siku, robisz, tu idziesz, tu pijesz herbatę, robisz film i tak dalej, no po prostu jak masz ochotę, no to nagrywasz, jak nie masz ochoty, po prostu tego nie robisz. Dokładnie, no, dokładnie. Tak to wygląda. No jest taka mała część układanki, wiesz, no dodatkowo, teraz zacząłem coś tam wrzucać, ale nie daję sobie absolutnie żadnej presji. I przedtem starałem się, i to był trochę mój błąd, że jakby wziąłem sobie to wszystko na własne barki, ten montaż i tak dalej, wiem, że to jest ciężki kawałek chleba, by się mogło wydawać, ale wiesz, uświadamiasz sobie to w momencie, jak przychodzi ci ograć jakiś tam trening i też musisz myśleć w kategorii takiej, żeby to było w miarę atrakcyjne dla widza, bo nie możesz sobie po prostu egoistycznie, ja sobie teraz zrobię klatę i wy tam oglądajcie i patrzcie, jak ja to robię. Tak. Nie, tylko też musisz w jakiś sposób się zachęcić widzów i tak dalej, a to jest trudne, bo wiesz, i też trening, który powinien trwać na normalne, w naszym przypadku godzina 5 max, tak, i spadamy. 10-15 minut zamknąć, nie? Musisz zamknąć 15 minut, ale często, no, u mnie zawsze praktycznie było tak, że ten trening trwał 2,5-3 godziny, bo to trzeba kamerę ustawić. Niestety nie miałem takiego fantastycznego pana kamerzysty, jak ty masz, więc tą kamerkę czasami gdzieś tam jakąś tasiemką trzeba było przywiązać do filara, postawić na jakimś hantelku, przed którą zaraz ktoś stanął, kurwa, wiesz, wchodząc ci w kamerę. O, opadło pach, nie? Jak po 70 opadło pach i no. Po kamerze. Ale tak to wiesz, cały czas walczę, kurwa, z tym życiem, powiem ci, główkuję, nastawiam się na to, co nas czeka, bo wiem, że jesteśmy tutaj na kanale kulturystycznym, ale też warto dać, myślę, wydaje się, ludziom do myślenia. Myślę, że wielu z was też zdaje sobie sprawę z tego, co nas czeka i kurwa, trzeba się troszeczkę przeprogramować w pewnych kwestiach. No i tak i ja też staram się znaleźć jakiś tam sposób, żeby jak ten wąż przebrnąć przez te coraz bardziej zacieśniające się szczeliny naszego ustroju, nie? Tak, a przy okazji po prostu mimo tej wizji naszej przyszłości staram się normalnie żyć i gdzieś tam czerpać radość z tego życia. A no zdecydowanie, no to nie ma innej opcji. No i dlatego też dzisiaj jesteśmy na targach, możemy sobie pogadać. Bo tak, dzisiaj dobrze by spokój, bo jutro to dopiero będzie tłok, jak będzie pro i w ogóle, to będzie od rana do samej nocy, północy, także tutaj będzie sporo ludzi, a dzisiaj jest tak troszeczkę na luzie. Ale to jest właśnie fajne, wiesz, że to jest ta przestrzeń, te grupy zmieniają się, bo była kulturystyka, panowie z kulturystyki już sobie pojechali celebrować, bądź przygotować się na jutro, tak. Teraz dziewczyny, za chwileczkę męska sylwetka i tak, jest ta przestrzeń, nic czym oddychać, nie? Naprawdę, tam startowałem niedawno, to mam porównanie, jak to wyglądało, jaki był manny, szczególnie we Włoszech, a tutaj, no to luksus, naprawdę, no, tylko sobie życzyć takich backstage'ów, takich zawodów. A no to zdecydowanie tego wam życzę, kulturystom. Właśnie, nawet nie zadaję tego pytania, bo to pewnie wielokrotnie, zadałem, Karol, kiedy? Ja kiedyś z Wiktorem rozmawiałem, Martinezem, i mówię, wracasz jeszcze kiedyś na scenę? Mówię, po co? No i to taka... Jak ktoś mnie pyta, a kiedy Karol wracasz, tam krzyczy z drugiego końca sali, ja mówię, do domu za 2 godziny. Jak będą nagrody po 100 tysięcy, to pomyślę. A nie, to już nawet nie chodzi o nagrody, wiesz, to mogą być milionowe nagrody. I'm done. Dziękuję bardzo, zostawiam to młodym, także niech oni to fajnie, no, dziękuję. Ale no, skupę musisz wyłączyć z życia, żeby potem włączyć się tylko na to startowanie, być zawodnikiem, żeby potem znowu się włączyć z zawodnika i włączyć się na życie, no bo to tak jest, no inaczej się nie da, nie? No tak, zdecydowanie. Powiem ci, że jak już się wybiło z tego rytmu, to mnie przeraża po prostu perspektywa, wiesz, że tak jak ty jesteś w rutynie, tak, masz to wszystko uporządkowane i w tym ciężkich czasach jesteś w stanie jeszcze startować, to no wiesz, ale tak jak na przykład ja już tego tu nie czuję, nie wiem, jakbym to miał wszystko, gdzieś tam próbowałem sobie jakąś tam dietę trzymać przez chwilę, no to jest trudno, nie? Powiem ci, że wmanewrować to w jakieś takie codzienne obowiązki, które jest coraz więcej jakichś załatwień i tak dalej. Słuchaj, życzę ci, tak na koniec, żeby wszystko się poukładało z tych małych, prawda, ścianek jak w kostce Rubika, żeby to wszystko, wszystkie kolory się zgadzały, zdrówko, żeby było, żebyś wyglądał, no wyglądasz zdrowo, radośnie, także niech dalej ta pasta trwa, tego ci serdecznie życzę, miło było cię spotkać, no i wszystkiego dobrego. I vice versa, i dla was, drodzy widzowie, również. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i na ciele, i na umyśle. I myślcie kolorowo. I myślcie kolorowo, i myślcie, byle to wszystko szło do przodu. Także trzymam za was kciuki. Nie zawiedźcie mnie. Tak powiedział Karol. Dziękuję. A właśnie, teraz jak już jestem, ja posłużę się moim mikrofonem. Zobaczcie, wejdźcie na chwilę tutaj, zobaczcie, co tutaj powstało. Taka kawusia. Czy to musi być specjalne mleko, żeby zrobić taką żabkę? To jest żaba?
To musi być po prostu mleko 3-2 od krowy. Okay. Czyli tak jak tutaj mamy mleko do spienienia, to czy to... Musi być klasyczne mleko, jeszcze bez laktozy się fajnie spienia. Roślinne słabiej, ale są firmy, gdzie się da. A które najgorzej się spienia mleko? Kokosowe. To trzeba mieć jakieś zdolności, to jest sztuczka, żeby zrobić, czy ja na przykład dałbym radę laik zrobić taką żabkę, może nie żabkę, ale na przykład kwiatek? Ciężko. Zależy jak kto się uczy, ja się uczę wzrokowo, więc obejrzę filmiki na YouTubie i zrobię. Na kartce nie narysuję, ale myślę, że z pędzelkiem dałbyś radę, a tak z samego dzbanka nie. Ciężko. Dlatego pamiętajcie, że jak odbieracie taką kawę, to nigdy jej nie słodzicie, bo popsujecie cały rysunek. Tak, dokładnie. Zero cukru. I zapraszamy do kafe baru. I takie rzeczy też się zdarzają na zawodach. Zobaczcie. Każda okazja jest dobra, żeby wyrazić swoją miłość do drugiej swojej połówki. Właśnie tak sprawdzam, co ty tutaj jesz. Co musisz, mogę sprawdzić? Pewnie. O, co się dzieje? Dobre, smacznego ci życzę. Już po? Nie, tak. Ja tobie gratuluję. A nie, no to ja dziękuję bardzo za gratulacje. Za to, że wytrzymałeś prepie, że wyszedłeś na scenę i pokazałeś całkiem niezłą formę. A dziękuję. Ja starałem się jakoś pod okiem tutaj Łukasza zrobić dobrą... Jeszcze nam się przedstaw na koniec, żebyście mogli znaleźć tego pana również na Instagrama. Kamil Pyka. Instagram? Tak, Instagram. Kamil Pyka. Wystarczy wejść i tam pędzi. Dziękuję bardzo i zdrówka życzę. Ja dziękuję również i tak samo również zdrówka. Dziękuję bardzo. Idę zobaczyć teraz tam, gdzie jest brązowienie, bowiem rozpoczyna się konkurs bikini. Idę sprawdzić, czy zawodniczki są dobrze pobrązowione. A ty zostań, ty nie możesz. Pani nie trzeba przedstawiać. Cześć Anetka. Cześć. Co tam mucisz? Omlecika takiego, dwa omleci przezielone siateczką. Wiesz co? Nie mam folii aluminiowej, więc trzeba było sobie jakoś poradzić. Ale wiesz co ja ci życzę? Ja ci życzę, żebyś to jadła przynajmniej do grudnia. O, dziękuję. Specjalnie mam, widzisz... Wszystko jest jasne. Zobacz, Rafał, jaki ja mam widelczyk, znasz to pewnie. Tak. Z doświadczenia widelczyk jak najmniejszy, żeby jak najdłużej wiosłować. Im mniej gramów, tym mniejsza ta i sobie dozujesz. Godzinę przynajmniej, omleta. Aczkolwiek już chyba zapomniałem. Ale... Nie o tym, nie o tym nie. I nie o tobie teraz. Nie. Cześć, witam. Witam was. Proszę się przedstawić. Może tak oficjalnie, nazywam się Sebastian Tyrka. Okej. A dlaczego z Anetą? Bowiem Sebastian jest jakby trenerem, jeżeli chodzi o przysiady. Trenerem i nie tylko trenerem. Przysiady, ale zacznijmy od tego. Trenerem. Trenerem i nie tylko trenerem, bo... Bo no, jest moim partnerem. No właśnie. Nie tylko treningowym. Tak se polatam teraz tym mikrofonem. Seba, tak naprawdę, że będziesz startował dzisiaj w zawodach, to taka decyzja nagła. No, nagła. Sam siebie zaskoczyłem trochę.
Wiesz co, no u mnie to zawsze było związane z tym, że uprawiałem futbol amerykański przez prawie 13 lat ponad i zawsze, wiesz, albo jeden, albo drugi sport. Zawsze ktoś tam mówi, a spróbowałbyś, jakąś tam sylwetkę masz. No ale mówię, albo jedno, albo drugie. No a przez to, że los chciał tak, że akurat miałem kontuzję, która mnie wyeliminowała z tego sportu i żadnego, powiedziałbym, na razie kontaktowego sportu, no to tak powiedziałbym, lecieliśmy do Miami, mówię, dobra, nie będę gorzej wyglądał niż Aneta przy niej. Ja przestałam gotować 5 miesięcy temu, jak poszłam na redukcję i tak to się właśnie skończyło. A to ja jadę coś, co Aneta robi? Się nie dzieli się jedzeniem. Ale słuchaj, bo to też jest fascynujące, że osoba, która trenuje sobie rekreacyjnie, potrafi się przygotować do zawodów i to jest fakt i to świadczy o tym, że jeżeli się trzyma poniekąd tą formę, powiedzmy przyzwoitą formę, to gdzieś przychodzi pomysł i naprawdę można bardzo szybko, tak jak dzisiaj, wystąpić na scenie. No tak to mniej więcej wyglądało, no jak powiedziałbym, miałem poluzować troszeczkę pasa tam sobie w Miami, okazało się, że tam jeszcze więcej trenowaliśmy razem, jeszcze więcej, powiedziałbym, trzymałem jedzenia i nagle okazało się, że jakoś to wygląda. Tym bardziej chyba to też dobrze, no bo tak, ty ciągle masz zapięty, prawda, grafik jest dopięty na ostatni guzik, więc razem mogliście tutaj siebie wspierać, a myślę, że z doświadczenia Anety również mogłeś cały czas korzystać. No to przede wszystkim, wiesz, te ile razy jeździliśmy razem na jakieś zawody, co widziałem, co, wiesz, doświadczenie złapane, no to powiedziałbym, że niby pierwszy mój start amator, ale już tak czuję się, że jakbym był już raz na tej scenie. Okej. Jak oceniasz swoją formę? Znaczy, ty na pewno nie jesteś obiektywny, ale jak oceniasz formę? Ja myślę, że forma na to, że przygotowywał się tak naprawdę od zeszłego czwartku, jest wybitna i po prostu jest zajebista, powiem tyle. To jest normalnie jak i Buprom Sprint. Decyzja zapadła w czwartek, kupiłam wtedy portki, oczywiście sklepy zawodnika, od razu do mnie zadzwonili. Aneta, ty zmieniasz kategorię? Ja mówię, nie, ja zostaję przy bikini, wyjdzie Sebastian. No nareszcie, tylko tyle usłyszałam. No i teraz zobaczymy go dzisiaj i jutro na scenie. Dzisiaj rozgrzeweczka, a jutro już walczymy. Okej, także Sebastian, życzę ci... A właśnie w ogóle nie stresujesz, bo nie ma żadnej presji na tobie, bo to po prostu chyba tak dla fanów zobaczyć, co jest, a nuż przy okazji coś wyjdzie, to dopiero się rozpoczną podróże. No tak najpewniej będzie. No stresu nie mam. Może jak będę już tam, podział za kurtyną stał, to... Ja myślę, że Aneta bardziej się stresuje niż ty. Lecieć, bo już są bikini, muszę lecieć, kibicować. Leć. My będziemy jeszcze gadać, bo to jutro twoja pora. Także życzę ci wszystkiego dobrego. No co tam rozgrzewa się chyba, to jeszcze trochę czasu, nie? Bo wy jesteście o 18, 19? 19 nawet, no. 19. Także na spokojnie. Maksiu widzę, też tam się kręci, także myślę, że też trzyma rękę na pulsie, także też wszystkiego pomaga. Dobrego. Też, będziemy obserwować. Doradza. Tak jest, dziękuję bardzo. Również dziękuję. Jak wcześniej mówiłem, tam gorąco, tutaj chłodno, ale kiedy takie kategorie wychodzą na scenę, tuż przed wyjściem na scenę, to nawet tu robi się naprawdę gorąco. Spójrzcie sami. Dobry, hej. Mam pytanie. Nie wiedziałem, ja myślałem, że jest ciężkie, gdzieś tam kulturystyka, gdzieś tam się na gumie rozgrzewają, ale widzę, że kobiety też. Chyba tak jak każdy tutaj. Używamy jeszcze do tego hantli, no i gumy przede wszystkim. Czyli też trzeba być napompowanym i tak dalej. Jak myślisz, sędziowie dzisiaj postawią bardziej na sylwetkę twardą czy miękką, bo to tak chyba u was to tak ciężko trafić, nie? Tak. No ciężko mi powiedzieć. Ostatnio też myślałam, że będzie nacisk na bardziej umięśnione sylwetki, jednak były te bardziej docięte, także no... A dzisiaj na co postawiłaś? Ja się nie znam. Dzisiaj nie stawiam na nic, także zobaczymy po prostu, co będzie. Dobrze, nie. Może jeszcze się na koniec przedstaw, proszę cię. Adrianna Gadula. I znajdziemy cię na Instagramie też jako? Tak, Coco Blanchi. Jeszcze raz? Coco Blanchi. No i bardzo dobrze, dziękuję Coco Blanchi i życzę powodzenia. A dziękuję bardzo. Dziękuję, rozgrzewaj się dalej. Grzebiesz? Szukam gumy.
Aha, ale będzie się rozgrzewać. Tak, dokładnie. To już kolejna zawodniczka, która gdzieś tam coś robi na gumie. Chodzi o to, że też musicie spompować te mięśnie? Tak jest, dokładnie. Powiem Ci, że podobno, nie widziałem, ale doszły mnie słuchy, dlatego szukałem numeru 77, bo podobno bardzo dobrze to wygląda tam, jak się siedzi i ogląda Ciebie na scenie. Cudownie, no bardzo miło mi to słyszeć. To jest taki pierwszy start, czy w tym sezonie? Nie, czwarty. Już? Wiesz, no nie pamiętam, bo sam już miałem trochę zakręconą głowę, ale słuchaj. Byliśmy na Arnoldzie. Mosz. No widzisz, jaki byłem zakręcony, ale ty też byłaś zakręcona, powiedz. Wróciliśmy ze złotem, ze złotami. Ze złotami, no także... Także ja doskonale rozumiem, wiadomo, zmęczenie. Ale ty dzisiaj zawsze jesteś tak stonowana, czy po prostu jesteś tak skoncentrowana na starcie? Nie, ja z natury jestem osobą spokojną i normalną. Nie krzyczysz na chłopa? Oczywiście, że krzyczę. Gdzieś ożywiła się. Ujście, jeżeli chodzi o emocje. Także dobrze, tak. Dzisiaj myślę, że to takie przejście no, regionalne, a jutro chyba będziesz walczyła o kartę pro, tak? Próbuję swoich sił, jak najbardziej. Dobrze, już Ci nie marudzę, ale chciałem Ci tylko powiedzieć, że forma fenomenalna, numer 777 szczęśliwy i wyglądasz bardzo ładnie. W ogóle jesteś bardzo ładna. Pewnie się trafiło, prawda? No. Życzę Ci tego, co było na Arnoldzie. Ślicznie dziękuję. Również. Na przekór. Tylko dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mało hala pustoszeje, pierwszy dzień zmagań, zawodów i tak dalej za nami. To był pracowity, dobry dzień. Te pierwsze zawody, gdzie niektórzy musieli wystąpić, żeby móc jutro walczyć o kartę pro. Naprawdę się jutro będzie działo sporo, bardzo dużo. Większość zawodników z zagranicy zapowiada się niezły tłok. Czy chcecie to zobaczyć? Koniecznie musicie to zobaczyć. Jeżeli nie byliście osobiście, nie będziecie osobiście, no to na pewno zobaczycie to już jutro albo w następnej relacji, tak chciałem to powiedzieć, w następnej relacji oczywiście na 7 Nutrition, co się będzie działo, jakie będą zawody, jacy będą zawodnicy. I oczywiście we will speak English very, very good because my English absolutely gorgeous. Wszystko w temacie. Zdrowia, YouTube i do zobaczenia już niebawem. Hej!